owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność i opanowanie. Temat tego wieczornego zwiastowania to odnowienie i właściwie od momentu, kiedy ustaliłem z pastorem ten temat, to zmieniało mi się wiele razy i wersety, i myśli odnośnie tego przesłania, więc wiele razy, więc miałem różne notatki, więc będziemy dzisiaj ufali Bogu, że nas odnowi, to będzie kluczowe, abyśmy się na tym skoncentrowali. Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskę, dziękujemy za Twoją miłość dla nas. Panie Jezu, my jesteśmy zgromadzeni tutaj w Twoim imieniu i to, czego my pragniemy, Panie, każdy z nas ma różne rzeczy w swoim życiu, w których potrzebuje odnowienia. My jako ludzie na tej ziemi pielgrzymujący potrzebujemy systematycznie i regularnie Twojego nawiedzenia w naszym życiu, Twojego odświeżenia, tej odnowy, która pochodzi od Ciebie. Ci z nas, którzy służą, Panie, na niwie Twojej, czy jako pastorzy, czy jako kaznodzieje, czy jako liderzy, czy w jakikolwiek inny sposób, potrzebujemy tej zachęty, która płynie z Twojego słowa, a też tego dotyku Ducha Świętego, który odświeża nasze wnętrze i nasze serca i dodaje nam siły. Ci z nas, którzy nie są w pełnotatowej służbie, ale służymy jako mężowie, jako żony, głosimy Ewangelię tam, gdzie stawiasz nas w miejscach pracy, z rodzinami, dzielimy się Twoim słowem, wychowujemy nasze dzieci jako matki, jako ojcowie, troszcząc się o ich duchowy wzrost, my też wszyscy potrzebujemy, Panie, odnowienia. I w tej pielgrzymce naszego życia, w tych troskach różnych, które się pojawiają w ciągu tego życia, Panie, my potrzebujemy Twojego dotyku i jesteśmy tu zgromadzeni i dziękuję Tobie za moich braci, za moje siostry. Jesteśmy zgromadzeni tutaj, Panie Jezu, właśnie ku temu, aby doświadczyć Twojego dotyku, aby doświadczyć Twojego odświeżenia, Twojego posilenia, Twojego umocnienia, Twojego odnowienia. To, czego potrzebujemy, to Twojego dotyku, Panie Boże. My mamy wiele wiedzy, my mamy wiele poznania i nie trudno dzisiaj zdobyć to. Ale Panie, to, czego my pragniemy, to, za czym tęsknimy, za czym tęskni moje serce, Panie, to ten świeży dotyk Twojego Ducha Świętego, który wnosi odnowę, odświeżenie, który wnosi posilenie, który jest jak wiatr w żagle, Panie, i umacnia nas w tych kolejnych dniach naszego życia, kiedy wyjedziemy z tego obozu, abyśmy opuścili to miejsce z tą nową siłą do świeżego, nowego zwiastowania Twojej Ewangelii wszędzie tam, gdzie nas posyłasz, do bycia światłością Twoją wszędzie tam, gdzie nas postawiłeś, Panie, do życia zgodnego z Twoją Ewangelią, pełnego pasji oddania dla Twojego imienia. Dlatego, Panie, błogosław nas tego wieczoru, kiedy studiujemy Twoje Słowo, niechaj Twój Duch Święty wypełni to zgromadzenie. Panie, niechaj Twoja chwała, ta manifestująca się chwała Twoja, niechaj stąpi na nas na tym zgromadzeniu, Panie. Boże Wszechmogący, aby serca nasze zostały ogarnięte ogniem Twoim, ogniem, który wypala, ogniem, który przemienia, ogniem, który rozpala. Panie Boże, abyśmy płonęli dla Ciebie, abyśmy płonęli dla Ciebie Twoim ogniem, który Ty możesz udzielić. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony na tym miejscu. Tobie, Królu Królów, Panie Jezu, chwała i cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Amen. Modlitwa i Słowo Boże to dwa kluczowe elementy, tak mi się przypomniało, kiedy gdybyśmy byli w purytańskich kościołach, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, więc Purytanie tutaj przybyli do Nowej Anglii, kiedy na swoich nabożeństwach czasami Jonathan Edwards modlił się godzinę modlił się podczas nabożeństwa, czyli czasami możemy sobie myśleć, co taki jakiś tam pastor modli się tak długo, czy coś, tak wtedy się modlili godzinę, ale też w tym samym czasie nauczali, Bóg wciąż wysłuchuje modlitw, które zanosimy do Niego. Podstawą tego zwiastowania ostatecznie tak zdecydowałem, znany to fragment, druga księga Kronik, 7 rozdział, 14 werset. Znany to fragment, ale na podstawie tego fragmentu chciałbym rozwinąć tę myśl dalej odnośnie tego, co Pan Bóg może uczynić w naszym życiu. Ale przeczytamy od 11 wersetu. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski, i gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić w świątyni pańskiej w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg,
to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Jest to wspaniały fragment Bożego Słowa. I oczywiście, ponownie, nie będziemy robili głębokiej egzegezy, my wiemy, że oryginalnie to były słowa wypowiedziane do Salomona, do narodu izraelskiego. Natomiast Biblia uczy nas również, że te zasady, te rzeczy dane ludowi Bożemu są dla nas również wzorem, są przykładem, są dla nas zachętą. W związku z tym wiemy, że możemy te fragmenty Bożego Słowa odnosić również do nas, gdyż my dzisiaj jesteśmy ludem Bożym. To, co dotyczyło świątyni pańskiej tam w Starym Testamencie, przebywanie Jego chwały, tak dzisiaj my jako Kościół Boży nosimy Bożą chwałę w sobie i to samo, jeśli chodzi o Boże obietnice, Bożą łaskę, którą On objawia w swoim Słowie. I tu czytamy tą wspaniałą obietnicę odnośnie tego, że jeśli znajdziemy się w sytuacji w naszym życiu, w której jesteśmy umęczeni, w której nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy, w której znajdujemy się w trudzie i znoju, bądź w chorobie i nie możemy uzyskać tej odpowiedzi, to powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na nasze serca. Ponieważ Pan Bóg zawsze jest gotowy, żeby działać w życiu swoich ludzi. Pan Bóg jest gotowy, by czynić swoje dzieło pośród nas, tak jak był wczoraj, tak jest i dzisiaj, tak jest każdego dnia. Pierwsza rzecz, którą chciałbym ustanowić w naszych umysłach dzisiaj, to abyśmy mieli wielką wiarę, że nasz Bóg jest potężny i wspaniały. Nasz Bóg jest wszechmogący. To nasz Bóg, którego wyznajemy, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, to On stworzył niebo i ziemię. To On kontroluje przebieg historii. To On ustanawia władców i to On obala władców. To On ma moc na niebie i na ziemi. To On ma moc, by stworzyć cokolwiek chce, a unicestwić cokolwiek chce. Nasz Bóg jest wszechmogący. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. Nasz Bóg może dokonać wszystkiego. To jest Twój i mój Bóg. Potężny, wspaniały i święty, którego nic nie ogranicza, którego nikt nie ogranicza. To jest ważna rzecz, o której musimy pamiętać. I teraz my, jako dzieci Boże, mamy dostęp do tego Boga. My mamy dostęp do tego Boga. My możemy do Niego przychodzić. Jak bardzo byśmy się ekscytowali, bracia i siostro, gdyby dzisiaj na to miejsce zapowiedział swój przyjazd prezydent Trump. Bylibyśmy podekscytowani. Bylibyśmy podekscytowani, dokładnie. Ale niestety nie przyjedzie. Ale niestety nie przyjedzie. Bylibyśmy tym faktem podekscytowani. I oczywiście jest to naturalne, jest to dobre, że bylibyśmy podekscytowani. To, do czego ja zmierzam, to, że Bóg, któremu służymy, który jest bardziej nawet realny niż prezydent Trump, ponieważ jego życie jest określone ramami czasu, a nasz Bóg jest wieczny. Nasz Bóg ma dużo większą moc niż prezydent Trump i nasz Bóg pozwala nam przychodzić do siebie każdego dnia, a w szczególny sposób, tak jak mówiliśmy wczorajszego wieczoru, w zgromadzeniu Kościoła Bożego, w zgromadzeniu ludu Bożego. To jest niezwykłe, to jest niesamowite. My się przyzwyczajamy do tej myśli. Ja dlatego często ją sobie powtarzam, sam sobie odświeżam i mówię, słuchaj, idziesz na spotkanie ludu Bożego, idziesz na zgromadzenie ludu Bożego, tam będzie obecny Pan Panów, Król Królów, Bóg Wszechmogący, dla którego nie ma absolutnie rzeczy niemożliwej. To jest ten, którego ty naprawdę chcesz spotkać. To jest ten, do którego ty naprawdę chciałbyś zadzwonić. To jest ten, do którego ty naprawdę chciałbyś mieć e-mail. Oczywiście byłoby miło mieć e-mail do tych wszystkich innych, ale Bóg Wszechmogący jest tym, do którego naprawdę chcemy mieć dostęp. I to jest ta rzecz, więc po Bożej stronie nigdy nie ma przeszkody. On jest wszechmogący, On jest wszechpotężny i On chce działać w życiu swoich ludzi. On nie zbawił nas i nie powołał nas do społeczności z sobą po to, żeby trzymać nas z daleka, po to, żeby się nad nami znęcać, bracie i siostro. On ukochał nas tak bardzo. Pomyśl o tym. Pan Jezus umarł już za twoje grzechy. Umarł za twoje grzechy, zanim oddałeś mu swoje życie. Gdybym ja wiedział, że mój brat wyrządzi mi jutro krzywdę i to nawet nie mówię, że zabiłby mnie, tak, co my zrobiliśmy z Panem Jezusem, ale że powiedziałby coś nieładnego na mnie, pewnie dzisiaj byłoby mi trudno podać mu rękę. Jesteśmy ludźmi, tak to działa. Gdybym wiedział, że jutro zrobi mi krzywdę. Pan Jezus wiedział, że go ukrzyżujemy. On wiedział, że go zabijemy, że ty i ja zrobimy to. A mimo to umarł za nas. Jeśli zrobił tak wielką rzecz dla ciebie i dla mnie, dlaczego myślimy, że nie miałby ubłogosławić nas? Dlaczego czasami pozwalamy diabłu, aby chodził jak ten lew ryczący i oszukiwał nas z tymi swoimi myślami, mówiąc, że Bóg jest nam nieprzychylny, że nie zasługujemy. Oczywiście, że nie zasługujemy, bo nikt z nas nie zasłużył na zbawienie.
Nikt z nas nie zasłużył, ale my nie przychodzimy przed Jego oblicze z powodu zasług, które mamy, a z powodu właśnie Jego dzieła, które dokonał dla nas. On ukochał nas, zanim my Go ukochaliśmy. Ten Bóg nie jest nam nieprzychylny. Ten Bóg jest nam przychylny. Ten Bóg jest Bogiem przebudzenia. Ten Bóg jest Bogiem, który odpowiada na modlitwy. Ten Bóg jest Bogiem, który działa. Ty diabeł jest kłamcą i to on chodzi i próbuje zaszczepić te myśli w naszej głowie, że Bóg jest daleko, że Bóg jest niedostępny, że Bóg nie odpowie na twoją modlitwę. Być może modlisz się o coś już wiele lat. I diabeł przychodzi do ciebie i mówi, Bóg nie odpowiada, Bóg ciebie nie słyszy, a ponieważ nakrzyczałeś na swoją żonę, to już w ogóle nie powinieneś iść do Boga w modlitwie, albo zrobiłeś to, albo tamto. Przychodzisz do Boga, otrzymujesz Jego oczyszczenie i masz prawo przystępować do tronu Jego łaski z odwagą. I ten fragment Bożego Słowa daje nam wspaniałą obietnicę. Czytamy to, że jeśli będą zamknięte niebiosa, także nie będzie deszczu, albo gdy szarańcza będzie zjadała ziemię, gdy szarańcza może zjadać. To może symbolizować wiele innych rzeczy. Znamy fragmenty Słowa Bożego, które mówią o szarańczy, która zjada finanse i dobrobyt. Być może tak jest w twoim życiu. Tak tylko szybko nawiążę. Dygresja, widzicie, ja lubię dużo dygresji, ale co do finansów. Chcesz zatrzymać szarańczę, jeśli chodzi o finanse w twoim domu, w twoim życiu? Zatroszcz się o Królestwo Boże, a Bóg zatroszczy się o twoje finanse. Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. Pomyśl sobie, że dzisiaj od twojej ofiary zależne jest życie, nie wiem, taki przykład podam tylko, żeby nam coś zilustrować, życie jakiegoś misjonarza w Afryce, który tam głosi Ewangelię. I od twojej, oczywiście to jest zależne od Boga, ale Bóg używa twoich finansów. Czy myślisz, że Bóg pozwoli, aby on głodował, ponieważ twój biznes zostanie zniszczony? Nie, Bóg zaopiekuje się twoim biznesem, kiedy ty dajesz z tego biznesu, aby wspierać tego człowieka. Zatroszcz się o Boży biznes, a Bóg zatroszczy się o twój biznes. Bóg jest dobrym Bogiem, on jest przychylnym Bogiem, on chce się o nas troszczyć. I czytamy, że jeśli niebiosa są zamknięte, to wina nigdy nie jest po stronie Boga. Jeśli szarańcza się pojawia, wina nigdy nie jest po stronie Boga. Więc musimy szukać rozwiązania w nas samych. Rozmawiałem z pastorem o tym podczas obiadu i mieliśmy taką refleksję, że często właśnie jako chrześcijanie próbujemy zakryć nasze niedostatki. Próbujemy je przykryć. Czy też jako przywódcy czasami, czy jako kościoły. A to nie prowadzi do niczego. To prowadzi do powierzchowności. To prowadzi do byle jakości. I ja tego nie chcę w moim życiu. Ja mówię Bogu, ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę być w kościele, który udaje. Ja chcę prawdziwie doświadczać Boga. To była zawsze moja modlitwa już jako chłopca, wychowującego się w kościele. I oczywiście widziałem wiele różnych rzeczy, ale widziałem też moc Bożą, która działa. Zawsze modliłem się, Panie Boże, ja nie chcę po prostu chodzić do kościoła. Albo jesteś realny i prawdziwy, Bóg, który działa, który zmienia życie. Albo to wszystko jest tylko ułudą, jest tylko powierzchowne. I kiedy zaczynamy zakrywać rzeczy w naszym życiu, zamiast je odkrywać, szczególnie przed Bogiem, ale też jest potrzeba czasami odkrywać przed kościołem, przed braćmi i siostrami, nasze życie staje się powierzchowne, staje się byle jakie. Tymczasem Biblia uczy nas, abyśmy zgłębili te swoje wnętrze, zobaczyli, co jest w nas, odkryli to przed Bogiem, uznali swoje ubóstwo. Bracie i siostro, my musimy zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy. I zrozumcie mnie, ja się ekscytuję tematem przebudzenia, ponieważ ja chcę oglądać Boga, który działa. Ja nie jestem ani zły na siebie, ani zły na was, ale rozumiecie, my musimy uświadomić sobie miejsce, w którym jesteśmy. My nie widzimy przebudzenia. My nie widzimy przebudzenia. Ilu z was idzie ulicą i widzi cień, który uzdrawia ludzi? A to już jest skrajny przykład, ale tak tylko podaję. My nie widzimy przebudzenia. My możemy mówić piękne rzeczy. I teraz zrozumcie mnie, ja się utożsamiam, my jesteśmy jedno tutaj, jesteśmy jednym ciałem tutaj. Ja mówię to do siebie. Mówię, Boże, ja chcę oglądać twoje przebudzenie, ale jednym z pierwszych kroków, żeby to się mogło wydarzyć, jest uświadomienie sobie swojej pozycji, swojego miejsca, w którym się znajdujemy. Uświadomienie sobie tego, w którym miejscu jesteśmy. Uświadomienie sobie braków, które mamy. Kiedy analizujemy swoje życie, nieważne jak daleko, jak głęboko jesteśmy już zaangażowani w służbę pańską i w Kościół, to zobaczymy, że są rzeczy ciągle, których nam brakuje, że są miejsca, w których potrzeba nam odnowy, że są miejsca, w których potrzeba nam przebudzenia, że są miejsca, w których potrzeba nam przemiany, jeśli jesteśmy szczerzy i uczciwi ze sobą i z Bogiem. A więc
ten fragment obiecuje nam, że jeśli zauważymy takie potrzeby, takie sytuacje w swoim życiu, to jest coś, co możemy zrobić. I bracie i siostro, zauważ obietnicę tego słowa. Ten fragment nie mówi, że to coś być może się wydarzy, że takie jest prawdopodobieństwo. Ten fragment mówi nam, że jeśli zrobimy to, co tu jest napisane, to Bóg odpowie. To się na pewno wydarzy. A co dokładnie mielibyśmy zrobić? Zemszane, jeśli ukorzy się mój lud. To jest to, o czym rano mówiliśmy w przypadku Evana Robertsa, który modlił się, Panie, złamę mnie, Panie, skrusz mnie, Panie, przemień mnie. My potrzebujemy uniżenia, my potrzebujemy skruszenia. Nikt jeszcze nie jest tak skruszony, żeby nie mógł być bardziej skruszony. Nikt z nas nie jest tak skruszony, żeby nie mógł być jeszcze bardziej skruszony. Nikt z nas nie wyzbył się pychy tak, żeby nie mógł jeszcze bardziej się jej wyzbyć. Kiedyś, chyba to był nawet pastor Clendon opowiadał, a może ktoś inny, nie pamiętam. Podszedł do niego jakiś młody właśnie pastor i mówi, no, tego poklepał po ramieniu, mówi, no pastorze, jak tam u ciebie z pychą? A ten mu odpowiedział, no, synu, walczę, ciągle walczę. Walczymy z tymi rzeczami. I musimy być uczciwi ze sobą, aby odkryć te rzeczy w swoim sercu. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Kto jest nazwany imieniem Bożym dzisiaj na tym miejscu, bracia i siostry? Ty i ja jesteśmy nazwani imieniem Boga. Imię Jezus jest wypisane na naszych sercach, co śpiewamy w naszych pieśniach. Jezus Chrystus to Twój Pan i mój Pan. Twój Pan i mój Zbawiciel, Twój Zbawiciel, mój Zbawiciel. Jezus Chrystus to jest to imię, które nosimy na swoich sercach. To jest to namaszczenie, które nosimy w swoim życiu. Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Zbawiciel. Więc kto jest nazwany Jego imieniem? To my. I co ciekawe, zauważmy, te słowa są zwrócone do ludu Bożego. Więc jeśli ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będzie się modlić, i będzie szukać mojego oblicza. A więc mówimy o ludziach, którzy już modlą się. To jest lud, który jest nazwany Bożym imieniem. My nie mówimy o niewierzących. Mówimy o ludziach, którzy już są nazwani Bożym imieniem. Mówimy o Tobie i o mnie. I Bóg mówi, jeśli zaczną się modlić. I Bóg mówi, jeśli zaczną szukać mojego oblicza. Jak to, jeśli zaczną szukać Jego oblicza, skoro oni już są Jego ludem? Znaczy, że szukali i znaleźli. A jednak Bóg mówi, jeśli zaczną szukać. Ponieważ, bracie i siostro, jest więcej. Najgorsze miejsce, w którym możesz być w swoim życiu i dzisiaj na tym miejscu, to poczucie usatysfakcjonowania z tego, co już masz z Bogiem. Albo z tego, co masz w swoim życiu. Masz pracę, masz samochód, masz dom, masz dobry zbór, masz dobrego, przystojnego pastora, jednego, drugiego, trzeci z tyłu siedzi. I ci co więcej potrzeba. Idziesz w niedzielę do kościoła, w poniedziałek do pracy. Najgorsze miejsce, jakie może być w naszym życiu, to to miejsce usatysfakcjonowania. Czemu przyszło prześladowanie do Kościoła Dziejów Apostolskich? Ponieważ nagle poczuli się dobrze. Nagle rozrośli się. Po jednym kazaniu 3000 ludzi nawróconych. Nagle było ich wielu. O, jak przyjemnie. To tak jak apostołowie na górze z Panem Jezusem. Tu nam dobrze. Zbudujemy namiot. Wspaniale. I Bóg zesłał prześladowania. Jak zesłał prześladowania, rozproszyli się po całym świecie. A jak się rozproszyli, to zdobyli ten świat dla Chrystusa. Najgorsze miejsce to miejsce tego usatysfakcjonowania, takiego poczucia, że nic więcej nie potrzebuje. A Bóg mówi, jeśli mój lud ukorzy się, jeśli będą się modlić, szukać mojego oblicza, jeśli odwrócą się od swoich złych dróg, bardzo interesujące, tu słowo do ludu Bożego i Bóg mówi, jeśli mój lud odwróci się od swoich złych dróg, jak bliskie to jest temu przesłaniu, o którym mówiliśmy rano, które głosił Evan Roberts. Odwróci się od złych dróg. Jakie to są złe drogi? Tu nie chodzi o to, że wśród chrześcijan są koniecznie mordercy, bo nie ma. Bo mordercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Objawienie mówi, że kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Złodzieje nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale może być wiele rzeczy w naszym życiu, które nie chwalą Pana, które nie przynoszą Mu chwały ani czci i są złą drogą, po której kroczymy. I powinniśmy się od nich odwrócić, aby móc prawdziwie oglądać oblicze Pana. A co to znaczy oglądać oblicze Boże? To jest związane z tym brakiem satysfakcji właśnie. Szukać oblicza, to robić to intensywnie, to robić to kosztownie. Często spotykam ludzi, którzy mówią, Pan do mnie nie mówi. A kiedy ich pytam, ile czasu poświęcają na szukanie Jego głosu, to poza przerwą reklamową między filmami za dużo tego czasu nie ma. Ale Bóg nie będzie do nas mówił w przerwie na reklamy. Jego głos jest zbyt cenny, bracie i siostro.
On może do nas powiedzieć, żebyśmy się dobrze zrozumieli, on może do nas powiedzieć, że mówić w przerwie do reklamy, ale to nie jest ogólnie zasada jego funkcjonowania i działania. On daje się znaleźć tym, którzy szukają, tym, którzy pukają, tym, którzy kołaczą. Czy jesteśmy głodni, aby oglądać jego oblicze? Czy jesteśmy głodni, aby oglądać jego chwałę? Czy jesteśmy głodni, aby nasze domy były przemienione jego mocą? Aby nasze małżeństwa były złączone? Wiecie, co jest smutne? Ludzie nie są głodni. Miałem w swoim życiu wiele osób, które przychodziły do mnie i mówią, chcę być wolny od papierosów. I to jest fakt, to co mówię jest faktem. Chcę być wolny od alkoholu, chcę być wolny od tego. I ja byłem gotowy poświęcić 3 dni swojego życia. Zazwyczaj 3 dni, taką mam zasadę. I mówię im, dobrze, chcesz być wolny. I mówią mi, i Bóg mnie nie wyzwala, i Bóg mnie nie uwalnia. I modlę się, i chodzę do kościoła, nic się nie dzieje. Ja im wtedy mówię, dobrze, 3 dni ci daję z mojego życia. I zapłacę za hotel, i oddzielimy się na 3 dni w modlitwie i w poście. I pojedziemy, i Bóg cię wyzwoli. Wiecie, ile osób odpowiedziało na takie wyzwanie? Do tej pory 0. 0. Ale kiedy zapytasz ich, to oni powiedzą, tyle robię i Bóg mnie ciągle nie wyzwolił. Bo my myślimy, że to jest takie za darmo wszystko. Jest za darmo, jest z łaski, ale to coś kosztowało. I Bóg oczekuje, oczywiście Bóg może wyzwolić. I mówiłem o tym bracie dzisiaj rano, tak, który w jednym momencie został wyzwolony przez Boga na nabożeństwie. I Bóg tak też działa. Ale w sytuacji nas, którzy już znamy, Biblia mówi, że też dorastamy, nie jesteśmy już dziećmi, nie pijemy samego mleka, jemy już pokarm. Bóg oczekuje od nas pewnego zaangażowania, pewnego kosztu. A więc szukanie oblicza Bożego i odwrócą się od swoich złych dróg. To Słowo Boże daje nam obietnicę. Jeśli to zrobimy, to Bóg mówi, ja wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzech i ich ziemię uzdrowię. Czyli Bóg zacznie wysłuchiwać twoje modlitwy. Te grzechy zostaną odpuszczone. I co jest efektem tego? Uzdrowiona ziemia. Czego dotyczy ten aspekt uzdrowionej ziemi? Dotyczy każdego elementu życia, jaki mógł być tam w Izraelu, w ludu Bożym. To dotyczy rodzin. To dotyczy uzdrowienia relacji rodzinnych, to dotyczy uzdrowienia twoich relacji małżeńskich, to dotyczy uzdrowienia nawet twojego zdrowia. Twoja ziemia, czyli ten obręb twojego życia zostanie uzdrowiony przez Boga, jak obiecuje Bóg. I Bóg mówi coś więcej. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Bóg mówi, że będzie miał uszy otwarte, że będzie słyszał twoją modlitwę, że będzie odpowiadał. Jest wiele modlitw, które być może zanosimy do Boga. Prosimy Go o pewne rzeczy i nie widzimy tych odpowiedzi. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest zajrzeć w swoje wnętrze, przeanalizować, zobaczyć. Ale jest coś jeszcze. I ta pieśń była dobrym tego takim kierunkowskazem. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. My jako chrześcijanie XXI wieku tak bardzo nauczyliśmy się koncentrować na sobie. Tyle kazań słyszeliśmy, dobrych kazań, o tym, że Bóg nas kocha i nawet ja o tym mówiłem na początku, bo Bóg nas kocha. Amen. Dobrych kazań. Ale czasami brakuje nam dobrych również kazań, które wskazują na naszą odpowiedzialność w tym kroczeniu z Panem. I wydaje nam się, że niewiele musimy zrobić, niewiele musimy wykonać, aby cokolwiek otrzymać od Pana. I oczywiście wszystko jest za darmo z łaski, cokolwiek byśmy nie otrzymali, ale Biblia daje nam wymagania, Biblia daje nam pewne rzeczy, które powinniśmy uczynić. I wychowani w XXI wieku jesteśmy, i Pan Bóg widzi nam się czasami jako taki święty Mikołaj, którego raz poprosimy i on od razu nam to da. A Pan Bóg często chce nam dać, tylko oczekuje od nas nieustępliwości. Oczekuje od nas upartości, wytrwania, tak jak Jakub, który powiedział, nie puszczę cię, póki mi nie pobłogosławisz. To jest ten aspekt przemodlenia sprawy. To jest to samo dotyczy przebudzenia, przemodlenia. Nie, że raz przy obiedzie pomodlimy się, Panie, dziękujemy za kluski i prosimy, ześlij przebudzenie. Tak nie przyjdzie. Tu potrzeba poświęcenia. Kiedy studiujemy historię przebudzeń, to byli ludzie, którzy nocami, dniami poświęcali swój czas, którzy w łzach płakali do Boga. Tak jak John Knox wołał, Panie, daj mi Szkocję, albo umrę. Daj mi tych ludzi, albo zginę. Moje serce jest zbyt obciążone, abym mógł funkcjonować w taki sposób dalej. Muszę obejrzeć Twoją chwałę. To nie była tylko modlitwa Knoxa, ale i wielu innych mężów Bożych.
A więc to jest ta postawa tej nieustępliwości. My na, właśnie tak jak powracam do tej myśli, my jesteśmy nauczeni, że nam się mówi, powiedz raz, jak nie dostałeś tego, to znaczy, że modliłeś się bez wiary. Nie na tym polega wiara, ale polega na tym, że modlę się raz, jeśli nie widzę od razu, modlę się drugi raz, modlę się trzeci raz i modlę się czwarty raz. Ciągle wierzę, że mój Bóg ma moc odpowiedzieć na moją modlitwę i modlę się tak długo, aż otrzymam tę odpowiedź. W ten sposób objawia się wiara. Ponieważ wierzymy Bogu, a nie w moc tego, co my wypowiadamy. I tak samo dotyczy to przebudzenia. Moje słowo dzisiaj, ja pragnę zachęcić nas, abyśmy modlili się o przebudzenie, ale też chcę, abyśmy zwrócili się właśnie w głąb odrobinę nas samych, abyśmy dostrzegli te rzeczy, które mogą być przeszkodą stojącą na drodze Bożego nawiedzenia, czy to twojego domu, czy twojej rodziny, czy twojego małżeństwa, czy twojego kościoła, czy twojego miasta. Każdy z nas potrzebuje w jakimś aspekcie swojego życia odnowienia, bracie i siostro. Jeśli będziemy szczerzy tego wieczoru ze sobą, jeśli ja będę szczery, to ja potrzebuję w pewnych aspektach mojego życia odnowienia i odświeżenia. Niektórzy z nas potrzebują odnowienia miłości do Słowa Bożego. I wiesz o tym, że potrzebujesz tego odnowienia, ponieważ wiesz, że kiedy otwierasz Słowo, to już ciebie tak nie satysfakcjonuje. Wiesz, że kiedyś słuchałeś kazań z otwartymi ustami i chciałeś coraz więcej Słowa. Jeśli miałeś wybrać mecz, a zwiastowanie słowa, to mówiłeś, idę na zwiastowanie słowa, byłeś głodny słowa. Biblia mówi o głodzie słowa. I wiesz, że kiedy wieczorem się kładłeś, czytałeś, pragnąłeś słowo poznać. I dzisiaj, kiedy siedzisz na tym miejscu, to zdajesz sobie, masz świadomość, że nie masz tego głodu w sercu. Że czytasz Biblię rzadko albo i wcale, a nawet jeśli czytasz, to wydaje ci się, że jest to zwykła lektura. Nie ma w tobie pasji ani miłości. Co to oznacza? Bracie i siostro, po co to mówię? Nie po to, aby cię potępić, abyś zrozumiał swój problem, swoją potrzebę. Dzisiaj abyś wyznał to przed Panem i abyś poprosił o Jego dotyk, a On ma moc zmienić twoje uczucia, włożyć na nowo pasję, pragnienie, miłość do Jego Słowa, ponieważ On mówi, że ześle głód swojego Słowa. Niektórzy z nas potrzebują odnowienia w sferze modlitwy. Ponieważ kiedy nawróciłeś się, modliłeś się, byłeś wytrwały, modliłeś się do Pana o swoją rodzinę, o bliskich, o przebudzenie być może. Może walczyłeś przez 2 lata o przebudzenie, a teraz patrzysz na swoje życie i widzisz, że zaniechałeś modlitwy. Albo że kiedyś modliłeś się naprawdę, no nie wiem, regularnie i miałeś ten czas modlitwy codziennie, a teraz patrzysz na swoje życie i nie masz żadnego regularnego czasu modlitwy z Panem. Czego potrzebujesz? Uznania swojej potrzeby, zrozumienia tego problemu, poddania się Panu na nowo, pozwolenia Duchowi Świętemu, aby wypełnił Ciebie w całej swojej pełni, aby rozpalił ten ogień na nowo i abyś znowu był człowiekiem modlitwy. Niektórzy z nas być może pościli regularnie. I kiedy wspominasz swoje czasy sprzed 20-30 lat, kiedy się nawróciłeś, dlaczego te dobre rzeczy zaprzestajemy czynić w naszym życiu? Nie znajdujmy wymówki, która często brzmi, bo teraz jestem już dojrzalszy, teraz jestem już bardziej mądry. No to niech dzieci modlą się i poszczą, a ja już wiem więcej, ja już nie muszę. A wtedy potrzebujesz odnowienia w tym kwestii. Może Kościół, kiedyś miłowałeś Kościół, kiedyś lubiłeś chodzić na nabożeństwa, kiedyś nie mogłeś się doczekać, a dzisiaj, kiedy myślisz o tym teraz uczciwie i nawet kiedy o tym mówię, to zauważasz i masz świadomość, że to już nie sprawia ci takiej przyjemności, że idziesz do kościoła, bo jesteś przyzwyczajony chodzić do kościoła, bo niedziela jest zarezerwowana na nabożeństwo, ale nie ma w tobie ekscytacji na spotkanie z ludem Bożym. Jeśli tak jest, czego potrzebujesz? Odnowienia miłości do kościoła Pana Jezusa Chrystusa. I tych aspektów może być wiele. A może jest coś, co pojawiło się w twoim życiu. Jakiś grzech, który pielęgnujesz, który cię niszczy. I ty wiesz, co to jest. Jeśli tak jest, to Chrystus daje nam dzisiaj okazję, aby wszelki grzech był zerwany. I to, co mówiliśmy rano, my nie tylko głosimy przeciwko grzechowi, my wierzymy, że nasz Chrystus nie tylko przychodzi, aby powiedzieć, że to jest złe, ale widzicie, moc Ewangelii, którą my zwiastujemy, polega na tym, że nasz Chrystus daje nam moc, by zerwać z grzechem. To jest różnica między religią tego świata a tą prawdziwą chrześcijańską religią, którą my zwiastujemy. Że Chrystus daje nam moc do zwycięskiego życia. Chrystus nie daje nam nakazów i zakazów. Chrystus nie mówi, módl się, masz się modlić godzinę, 3 razy dziennie, klękając na ulicy głową w stronę Jerozolimy czy cokolwiek. Chrystus mówi, módl się, a ja cię uzdolnię do tego, abyś szukał mojego oblicza.
Chrystus mówi, zrób krok, a ja cię uzdolnię. Chrystus mówi, szukaj mojego oblicza, a ja cię uzdolnię. To jest Ewangelia, którą głosimy, że kiedy przychodzisz do Niego, On cię uzdalnia, abyś zerwał z grzechem. On cię uzdalnia, On ci daje nowe pragnienia. Bracie i siostro, pomyśl sobie, o, jakie to by było wspaniałe, gdyby dzisiaj Duch Święty nas nawiedził na tym miejscu i w każdym sercu na tym miejscu wzbudził na nowo, jeszcze tak intensywne, te pragnienia, które doświadczaliśmy w momencie nawrócenia, a jeszcze by je zintensyfikował. To miłość, którą odczuwaliśmy do ludzi, to miłość, którą odczuwaliśmy do braci i sióstr, tę pasję, którą mieliśmy dla Jego Słowa, tę pasję, którą mieliśmy do spędzania wspólnego czasu z Panem Jezusem i z ludem Bożym. Co by się stało, gdyby nasze serca dzisiaj, wszystkich nas, na nowo zapałały tą wielką pasją, tym głodem, tym pragnieniem? Co by się stało, gdyby dzisiaj w sercu każdego z nas ten głód został zrodzony, ten głód, który charakteryzował Evana Robertsa, o którym mówiliśmy rano? I gdyby każdy z nas rozpoczął taką pielgrzymkę, bracie i siostro, ten rejon Stanów Zjednoczonych zostałby wywrócony do góry nogami poprzez tą grupę ludzi, która tu zasiada. Gdybyśmy tylko pozwolili. Ale oczywiście, tak jak mówiliśmy, zazwyczaj jest to małe grono ludzi, którzy oddają się Bogu. Pytanie brzmi, czy ty, czy ja jesteśmy gotowi poświęcić się Bogu w pełni i doświadczyć Jego mocy. Bracie i siostry, to jest poważne pytanie, bo nawet nie wiemy, kogo i jak Bóg może dotknąć poprzez nasze życie w miejscu, w którym jesteśmy. I staniemy kiedyś przed tronem Pana Jezusa. I będziemy widzieli nasze możliwości, które mieliśmy, te wszystkie rzeczy, które mogliśmy zrobić, gdybyśmy tylko oddali się Jemu. Więc mamy wspaniałą obietnicę, potężną obietnicę, że Jego oczy będą otwarte. Podobne słowo znajdujemy w Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy o tym, że Bóg da czasy ochłody, że Bóg ma moc zesłać czasy ochłody dla swojego ludu. Trzeci rozdział. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Tłumaczenie anglojęzyczne mówi, aby nadeszły dla was czasy ochłody od obecności Pana, z obecności Pana, bądź w obecności Pana. To jest ta obecność, o której mówimy. Bracie, siostro, czy pamiętasz jeszcze? O, ja wierzę, że pamiętamy, ale zadaję pytanie. Czy pamiętasz jeszcze tę słodką obecność Pana Jezusa, która wypełniała twoje serce? Albo niektórzy z was, którzy mają już 30 lat stażu chrześcijańskiego, pamiętacie, jak nawracaliście się w trudnych warunkach i modliliście się w małej izdebce, ale obecność Pańska była tak słodka. Były trudy, były problemy. Ale ta obecność Pańska, ona sprawiała, że wszystko to było warte, byleby bardziej Go poznać. Żaden trud, żaden problem, żaden kłopot nie miał dla ciebie znaczenia, byleby poznać Go. Albo kiedy przychodziłeś do Jego obecności wieczorem w swoim domu i klękałeś przy łóżku, ta słodka obecność wstępowała na twoje życie. I byłeś zmęczony trudami dnia, trudami życia. Ale ta słodka obecność Chrystusa sprawiała, że to wszystko było warte. Że gdybyś miał nawet jeszcze raz przejść przez cały ten trud, to byłbyś gotowy, byleby doświadczać tej słodkiej obecności Chrystusa. I o tym tu jest mowa. Biblia mówi, o tym tu jest mowa. Upamiętajcie się, oddajcie się Panu, powierzcie się Panu, aby nadeszły czasy ochłody. Ponieważ przebudzenie to jest czas ochłody. Kiedy mówię o przebudzeniu, może być przebudzenie indywidualne, twojego życia, indywidualnie. Dzieje się to samo, ale też kolektywne. To, co widzieliśmy w przebudzeniu w Walii. Kiedy Bóg dotyka większej grupy, czy to kościoła, czy miasteczka, czy nawet narodu. Czasy ochłody od Pana w Jego obecności. Bracie, to czego potrzebujesz ty i ja w swoim życiu, to jest obecność Boża, manifestująca się w naszym życiu. Tak prawdziwie, tak odczuwalnie. Tak, ja mówię o doświadczalnej religii. Ja mówię o tym, że doświadczamy Pana Jezusa. Nie tylko intelektualnie wiemy doktryny i prawdy Bożego Słowa. Nie tylko rozumiemy intelektualnie o tym, że Jezus jest Bogiem i że zmarł z naszych grzechów, ale o tym, że doświadczamy Jego mocy w swoim życiu, Jego obecności, Jego Ducha Świętego. To jest ta wspaniała obietnica. I to jest moim pragnieniem. Dla mnie i dla każdego z nas. Czy jesteśmy gotowi odnowić nasze życie? Odnowić być może powołanie? Bylibyśmy zadziwieni. My słuchamy wielu mężów bożych i patrzymy czasami wspaniałych kaznodziei. Bylibyśmy zadziwieni, jak wielu z nich
jak się tym zazwyczaj dzielą pod koniec swojego życia, jak opowiadają właśnie, jak często potrzebowali tego odnowienia, tego odświeżenia. Bo wszyscy przechodzimy przez takie momenty w swoim życiu, gdzie potrzebujemy tego dotyku. Być może, bracie i siostro, modlisz się o jakąś rzecz w swoim życiu już dłuższy czas i nie widzisz odpowiedzi. Potrzebujesz odnowienia dzisiaj, abyś był wytrwały w modlitwie. Twoje dzieci może są w świecie, może są niezbawione. Twoja małżonka, twój mąż, twoi bliscy. Kluczem jest poddać się Panu, dokładnie tak jak czytaliśmy, oddać Mu się całkowicie, żyć zgodnie z Jego Słowem, szukać Go i nie ustawać w wierze, a On odpowie, bo jest dobrym Bogiem. Kiedy przyjechałem do zboru w Lesznie, jedna siostra, kiedy tam się przeprowadziliśmy, przyszła do mnie jedna siostra, była głęboko pogrążona w depresji, brała bardzo silne leki depresyjne, ponieważ jej rodzina była właściwie w rozsypce. Miała trzech synów, prawie od dziecka chodzili do kościoła, a tak się zdarzyło, że wszyscy trzej zaangażowali się głęboko w narkotyki, przestali chodzić do kościoła. Jej mąż odszedł od Boga i zaczął również robić, wiadomo, palić, pić, inne głupie rzeczy. To spowodowało, że ona dostała olbrzymiej depresji, wstydu. Wstydziła się chodzić do kościoła, wręcz diabeł przychodzi i oskarża, diabeł wtedy przychodzi i mówi, to twoja wina, czegoś nie zrobiłaś, czegoś nie wykonałaś. I ona przyszła do mnie i mówi, pastorze, potrzebowała pomocy, ale tylko, że nasza wiedza jest ograniczona i nasze możliwości też. Nie ma za bardzo jak doradzić. Powiedziałem jej, siostro, ja nie mam porady. Ja nie gwarantuję ci, że ja pójdę się spotkać z twoimi synami i oni po rozmowie ze mną się nawrócą albo cokolwiek się stanie, ponieważ to nie jest w mojej mocy. Natomiast ja wiem, że Bóg jest wciąż Bogiem, takim samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen. Powiedziałem jej, siostro, ale też wiem, że jest cena do zapłacenia. To nie jest tak, że pomodlimy się jedną modlitwą i od razu musimy oczekiwać, że to się stanie, to się może stać i aby tak się działo. Powiedziałem, ale to, co zrobimy, będziemy mieli poranne modlitwy od poniedziałku do piątku, od 6 do 7. Będziemy mieli posty regularne, jednodniowe, tygodniowe, 21-dniowe. Będziemy szukać Bożego oblicza i Bóg odpowie na twoje wołanie. Ponieważ Jego Słowo daje nam obietnicę i gwarancję. No i tak się stało. Ona była w tym wierna, to nie było łatwe dla osoby tak mocno obciążonej lekami antydepresyjnymi. To było bardzo trudne dla niej, żeby wstawać wcześnie rano, przychodzić do kościoła w lecie, w zimie. Minęło kilka miesięcy, przyszła do mnie, mówi, no i co? I nic się nie zmienia. Mówi, nawet jest gorzej wręcz. Mówię, siostro, nie mam odpowiedzi. Czasami nie ma nic złego w tym, kiedy mówimy, że nie mamy odpowiedzi. Ponieważ odpowiedź ostatecznie nie zależy od nas. Nie mamy odpowiedzi na wiele rzeczy. A dlatego musimy znać Boga w intymny sposób, bracie i siostro. Dlatego musimy znać Boga w intymny sposób, ponieważ jeśli nie znamy Go w intymny sposób, to nie tylko nie mamy odpowiedzi, ale nie mamy nic innego, co moglibyśmy ludziom dać, ale kiedy znamy Go w intymny sposób, nawet kiedy nie mamy odpowiedzi, możemy stanąć na słowie i powiedzieć, słuchaj, ale Bóg ma moc. Możemy mówić to z wiarą. Powiedziałem, siostro, nie mam odpowiedzi, ale wiem, że Bóg ma moc i będziemy kontynuować. I kontynuowaliśmy. I minął rok. I minęły dwa lata. I nic się nie zmieniało. Ona kontynuowała i była wierna temu, bracie, siostro. Była wierna temu. Była wierna temu. I pewnego nabożeństwa gościłem mojego przyjaciela na nabożeństwie ze Sri Lanki i głosił słowo. Kiedy skończyliśmy już nabożeństwo, on jeszcze stał za kazanicą i mówi do mnie tak po cichu, mówi, mam słowo do tej siostry w białym ubraniu. Nie zrozumiałem go, bo on tak naprawdę chciał jej powiedzieć po nabożeństwie. Ja myślałem, że on chce ją wywołać przed cały zbór. Ona tego bardzo też nie lubiła. Mówię, siostro, przyjdź tutaj, jest dla ciebie słowo. Więc mówię, powiedziałem, zaczekajcie wszyscy, stójcie. Myślałem, on tak spojrzy na mnie, co ja robię, myślę, bo on chciał do niej prywatnie. No ale on uszanował mnie, chciał, on sobie pomyślał, później mi to powiedział. No nie no, jak pastor z Borun, wiadomo, gość szanuje pastora, więc jeśli pastor zatrzymał i jednak woła, no to on zrobi to, co pastor każe, żeśmy się nie dogadali. Ale wyszło ostatecznie na chwałę Bożą. Ona wyszła i on powiedział jej, Bóg widzi twoje modlitwy i Bóg zrywa więzy, które wiążą twoją rodzinę. I oczywiście wspaniale Boża obecność wstąpiła tego nabożeństwa, ale nic się nie zmieniło tego dnia ani kolejnego. Ani przez kolejny tydzień.
ani przez kolejne dwa tygodnie. Ale ona ciągle przychodziła na te poranne modlitwy. Ciągle szukała Bożego oblicza i razem modliliśmy się, szukaliśmy Boga. I pewnego dnia byłem w swoim biurze, wtedy miałem jeszcze biuro, gdzie indziej wynajmowaliśmy miejsce jako zbór, więc biuro miałem w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy z żoną. Dokładnie pamiętam, zadzwonił do mnie telefon za jakiś zagraniczny numer z Anglii, ponieważ jeden z jej synów, wszyscy trzej byli uzależnieni od narkotyków, ale jeden mieszkał w Anglii i tam żył. I odbierałem telefon i słyszę, ktoś płacze w tym telefonie. Takie gorzkie łzy. Ja mówię, halo, słucham, a tam płacz i płacz. Myślę, że rozłączę się, nie wiem, o co chodzi. Zaczął mówić, pastorze. I się przedstawił w łzach i mówi, jestem w moim pokoju. I nie wiem, co się stało, ale nagle taka obecność Boża wypełniła mój pokój. Ja muszę oddać swoje życie Bogu. Ja pamiętam modlitwę pańską. Ja chcę mu oddać swoje życie. 3 godziny rozmawialiśmy. Nie, to nie była rozmowa, to było słuchanie płaczu przez telefon. On oddał swoje życie Bogu. Będąc sam w pokoju swoim, Boża obecność wstąpiła. Bóg posłał Ducha Świętego, który dotknął jego serca w cudowny sposób. W odpowiedzi na wierną modlitwę tej matki, ale i kościoła i tak dalej. Ale to nie wszystko. Kolejny jej syn, najmłodszy, który swoją drogą teraz kończy seminarium nasze, uczelnię naszą w Warszawie i jest wielką pomocą dla mnie tam w zborze, nawet jak ja jestem na wyjeździe i myślę, że zostanie pastorem któregoś dnia gdzieś. To samo. Nagle to ten jeden, dwa tygodnie, ten kolejny 4 tygodnie później. Nagle był w swoim pokoju, wybiegł z pokoju i mówi, coś weszło do mojego pokoju. Mówi, obecność Boża. Mówi, ja muszę się nawrócić, ja muszę oddać Bogu moje życie. I w tym dniu wszystkie te więzy zostały zerwane. Bóg posłał swojego ducha, który przekonał o grzechu, sądzie, sprawiedliwości, a jednocześnie wyzwolił to, co mówiliśmy na początku, dał nowe pragnienia. Ale widzisz, bracie i siostro, widzimy, to nie przyszło po modlitwie przy obiedzie, przy posiłku. Panie, zbaw moich synów, amen. Dziękuję za makaron. Ja mówię o koszcie, bracie i siostro, wybaczcie, że może to przesłanie nie jest na dobranocką zwykłą, ale ja chcę, żebyśmy doświadczali Boga. Ja nie chcę, żebyśmy po prostu żyli jakąś ułudą, bo Bóg jest wciąż realny, ale jest cena do zapłacenia, jest coś, co musimy wykonać. Bóg może dotknąć twojego serca, Bóg może zmienić twoje życie, Bóg może zerwać nałogi, Bóg może zbawić twoją rodzinę. Bóg chce to zrobić. Bóg jest ciągle ten sam. Bóg chce przebudzić nasze miasta, nasze zbory, nasze kościoły. Dlaczego nie? Ale jest coś, co musimy zrobić. I następnie ten jeden syn, ten drugi syn, trzeci syn wyzwolony z narkotyków. Wszyscy mają rodzinę. Nie, ten jeden teraz będzie dopiero brał ślub. Mają rodzinę. Mąż wrócił do kościoła. Zaprzestał tych nałogów. Jest wiernym członkiem i jednym z lepszych członków płacących dziesięciny. Ponieważ Bóg zmienił jego serce, zmienił jego motywację. Do tej pory on zaczął myślał o sobie, on myślał o swoich zachciankach, a kiedy Bóg zmienił jego myślenie, nagle on zobaczył, Kościół jest tym miejscem, w którym chcę inwestować. Tam będę zbierał moje skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól ich nie zniszczeje. Tam będą moje skarby. I on zaczął łożyć na Kościół Pański. Z człowieka, który był pogrążony w chciwości, w swoich pragnieniach, w swoich ambicjach, w nałogach, do człowieka, który jest jednym z najbardziej ofiarnych. I minęła depresja. I to świadectwo, ktoś mi mówił, że prenumerujecie Samarytankę. W którymś numerze Samarytanki ja powiedziałem tej siostrze, siostro, napiszesz to świadectwo, ja poprawię i tak dalej, wyślemy do Samarytanki. Ono było opublikowane chyba 4-5 lat temu, nie pamiętam. Jak dzisiaj mam na komputerze. Pewnie nie było ono w detalach, ale skrótowo. Depresja została usunięta. Wyzwolona. I ona składała świadectwa nie raz. I zaczęła robić grupy, zaczęła zapraszać swoje koleżanki, nawet do kościoła filmy wyświetlać, takie chrześcijańskie i później takie rozmawiać z tymi, zaczęła ewangelizować, zaczęła mówić i tak dalej. Zobaczcie, jaka przemiana z rodziny pogrążonej w tragiczny, no całkowicie rozpad. Do miejsca, w którym Bóg przemienił jeden z synów, jestem prawie, że, o ile można tak mówić, prawie, że pewny, będzie nie tylko służył Panu, tak jak i inni, ale będzie też, jestem przekonany, będzie pewnego dnia pastorem gdzieś, ponieważ oddał swoje życie Panu, naprawdę poświęcił się całkowicie w pełni. Do takiej rodziny, z takiej rodziny, do takiej rodziny.
Bóg ma moc. Wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. My oglądamy czasami historię. Pewne rzeczy mi się przypominają. Wybaczcie, ja trochę odchodzę od tych notatek i tak dalej, ale nie szkodzi. Rozmawiałem z bratem, wspominał o przebudzeniu w Bay, tak? I tam jest nawet jest taki wideoklip takiej kobiety, która siedziała, pewnie niektórzy widzieliście na wózku i ona została uzdrowiona, zaczęła chodzić. To jest prawdziwe, realne świadectwo. Ale my widzimy to tylko na wideo. Tak, 20 lat była sparaliżowana, żona jednego pastora. Ona już była nawet zniechęcona, ona nie chciała. Wiem to między innymi od brata Larego Martina, autora tej książki, ponieważ on był dziekanem tam w Pensacoli i przyjaźni się z pastorem Kilpatrickiem, a że podróżowaliśmy dużo, to on mi o to opowiadał. Więc na wideo, które widzimy, co widzimy na wideo? Widzimy tylko krótką chwilę modlitwy i widzimy, jak ta kobieta zaczyna chodzić. Historia jest trochę głębsza. Ona wiele razy wychodziła do modlitwy, nic się nie działo. Tego dnia, kiedy było to przebudzenie, ale pamiętajmy, kiedy lud Boży się gromadzi, kto jest tam w szczególny sposób obecny? Jezus Chrystus jest obecny. Ona już nawet nie chciała wychodzić. A ten młody kaznodzieja, tam był młody kaznodzieja, ja jestem ciągle młody, więc mi wolno więcej rzeczy niż wam, niektórym starszym, rozumiecie? Bo ja sobie mogę to rzucić na barki młodości i musicie mi wtedy wybaczyć. A tam był ten młody kaznodzieja, który nie chciał usłyszeć nie za odpowiedź. To jest to, do czego zmierzam, że my się przyzwyczajamy czasami. Albo traktujemy, a co ten wie, a co tamten wie. I nawet ten pastor, ten brat Larry Martin mówił mi, zaraz do tego dojdę, że w trakcie modlitwy on już myślał i inni pastorzy, bardziej doświadczeni niż ten młody ewangelista, który tam był, ja zapomniałem jego nazwiska. Tak jest, tak jest. I oni sobie myśleli, człowieku, skończ już się modlić, widzisz, że nic się nie dzieje. Bo on podszedł do tej kobiety, ponieważ odebrał w swoim sercu przekonanie, że ona zostanie uzdrowiona. I tego nie widać na wideo, bo wiadomo, że nikt nie pokazuje wideo z kilkugodzinnej modlitwy, tak? On podszedł do tej kobiety i zaczął się o nią modlić. Ona nawet nie chciała. Ona już nie miała wiary przez tyle lat, 20 lat. I przecież mąż ją woził po wszystkich konferencjach i wszędzie. I on zaczął się o nią modlić. I w swoim sercu miał to przekonanie, że ma się modlić. I modli się. I mija 5 minut, i mija 10 minut, i mija 15 minut. 20 minut. Pewnie ja też bym już skończył. I ten brat Larry Martin mówił mi, wiesz, mówi, ja sobie już tam siedziałem, ja sobie myślałem, weź, skończ. Chociaż sam widział tysiące ludzi, ponieważ jeździ do Afryki, usługuje i widział tysiące ludzi uzdrowionych. Ale tak jest po prostu. Czasami się przyzwyczajamy, nie? Że podchodzimy, modlimy się, nic się nie dzieje, albo Panie, zrób to, nic się nie dzieje, no to się dalej nie modlę. A ten młody człowiek nie chciał usłyszeć nie. I modlił się, i modlił się, i modlił się. I mija 25 minut, 30 minut. I położył swoją rękę na jej nogę. I ona od pasa w dół była sparaliżowana, nie tylko, że nie mogła chodzić, ona nie mogła czuć w ogóle. Nie miała czucia. I nagle, kiedy trzymał swoją rękę, nagle ona powiedziała, ja czuję twoją rękę na mojej nodze. I kiedy ludzie to usłyszeli, dopiero wtedy wiara zaczęła być zrodzona w tym zgromadzeniu, które tam było. Bo wcześniej tak patrzyli na niego, młody świr, co on tam cuduje. Ale kiedy ona powiedziała, czuję twoją rękę, jeszcze nie chodziła, nagle wiara została zrodzona. I nagle wszyscy zaczęli się modlić. Nagle zrozumieli, że Bóg jest tam obecny i że Bóg zaczyna działać. I wtedy dopiero wsparli tego młodego fanatyka. Zaczęli się modlić. I on kontynuował modlitwę. I następnie odebrał od Pana, że teraz powinien powiedzieć, żeby wstała i tak dalej, i tak dalej. Długa historia, krótka teraz. I pomógł jej wstać, ona zaczęła chodzić. To jest na tym wideo, to jest na YouTubie, można zobaczyć. Ona do dnia dzisiejszego chodzi, została uzdrowiona w pełni sprawne nogi, bez najmniejszego problemu. Ale jaka jest puenta? Moją puentą, jak widzicie, nawet nie jest sam fakt radości z tego, że Bóg uzdrowił tę kobietę, ale moja puenta jest taka, że to też coś kosztowało. Ten młody człowiek narażał się na śmieszność. Tysiące ludzi tam zgromadzonych. Wspaniale Bóg objawiający swoją chwałę w przebudzeniu. Wielcy mężowie Boży zgromadzeni tam siedzący, Kilpatrick obok, Larry Martin obok i inni. Ja bym zrezygnował, ja bym się pomodlił, nic się nie dzieje, ponieważ było nawet poczucie wstydu czy zażenowania. To, co mówiliśmy rano, że musimy być gotowi na to, żeby być nawet uznani za głupców, jeśli chcemy oglądać Boga prawdziwie. A ten młody człowiek nie dał sobie tak pomyśleć. I modlił się, a Boża chwała zstąpiła, ponieważ Bóg był tam obecny. I ta kobieta do dnia dzisiejszego chodzi, jest uzdrowiona i to jest wspaniałe świadectwo. Ale bracie i siostro, to jest to, do czego zmierzam. Dlatego chciałbym, żebyśmy tego wieczoru dzisiaj spędzili chwilę czasu na modlitwie. Żebyśmy chwilę czasu spędzili na szukaniu Bożego oblicza. Żeby to był taki czas, kiedy Pan Bóg coś przemienia. Przez
przez kilka lat prowadziłem, organizowałem, to się nazywało Szkoła Chrystusa i też takie konferencje modlitwy i postu, gdzie na tydzień gromadziliśmy się i nic innego nie robiliśmy, jak tylko modlitwa. Zapraszaliśmy też braci z Ukrainy, średnio około 40. Od poniedziałku do soboty, w niedzielę była końcówka, to nie była konferencja nauczająca. Łatwiej jest zgromadzić ludzi na konferencji, której tytuł brzmi 5 kroków do sukcesu, niż na konferencji, której tytuł brzmi modlitwa i post. Więc zgromadziliśmy się, jedyne co robiliśmy, od 8 rano do 20 wieczorem, no później kazanie jakieś było zawsze wieczorem jedno, po prostu post i modlitwa, cały dzień. I zauważyłem właściwie na każdej z tych edycji, których mieliśmy kilka co roku, że przychodzi taki moment, jeśli jesteśmy wytrwali, jeśli jesteśmy nieustępliwi, przełamania. I wielu z was wie, o czym mówię. Że żeby dojść do głębi, musimy się przez coś przebić, musimy zapłacić jakąś cenę. Myślę, że czasami nasze nabożeństwa są zbyt krótkie, albo po prostu nazywamy się zielonoświątkowcami, a nie dajemy Bogu możliwości, by zadziałał. My mówimy, że chcemy czasu, a więc możliwości. My chcemy, żeby objawiały się Jego dary, tylko pytanie, kiedy one mają się objawiać, skoro my nie dajemy Mu na to czasu. Mówimy, no nie objawiają się Jego dary. No tak, no nie objawiają się, ponieważ mamy dokładny grafik i ja nie jestem przeciwny temu, ja sam mam grafik. Zaśpiewamy 3 pieśni, kazanie pół godziny, podziękujemy, zbierzemy ofiarę i do domu, do Longhorn Steak zjeść. I mówimy, że Bóg nie działa. Bóg jest ciągle gotowy działać. I zauważyłem na tych konferencjach, na tych modlitwach i postach, że potrzeba czasu, takiego oddania i kiedy jesteśmy nieustępliwi, zazwyczaj dopiero po 2, 3, a nawet 4 dniach przychodziło takie przezwyciężenie. Jeszcze jedna historia, zanim będziemy się modlić, ale też wspaniała i to może zachęcić nawet braci, którzy są w służbie, ale i wielu z nas. Ja na Szkole Chrystusa to było, kiedy to bodajże druga edycja szkoły, którą prowadziłem, to był też 4. albo 5 dzień. Tam z kolei mieliśmy rano godzinną modlitwę od 6 do 7, później od 12 do 1 i wieczorem od 20 do 9, jakoś tak. I w międzyczasie były wykłady. To był bodajże 3. albo 4 dzień. I Bóg tak wstąpił w potężny sposób tego 4. dnia. To było, ja 3. dnia dzieliłem się z braćmi i siostrami tam zgromadzonymi. Było wielu pastorów też i z Czech, i z innych krajów. Mówiłem, słuchajcie, jest jakiś mur, jest coś nie tak. Nie możemy się przebić w tej modlitwie. Musimy to przezwyciężyć. Ale jak przezwyciężymy, to Bóg dokona czegoś wspaniałego. I 4. przyszedł. I przyszła wieczorna modlitwa. I przyszło takie Boże przełamanie potężne. To było jakby Boża obecność, która wstąpiła w potężny sposób. Wszyscy zostali potężnie dotknięci. I modlitwa się przeciągnęła. 3-4 godziny trwała. Poszedłem dzisiaj o 12 do swojego pokoju. Przebrałem się w piżamkę. Jeszcze wtedy się przebierałem w piżamkę. Położyłem się. Teraz już przy dzieciach nie ma czasu się przebierać w piżamy. Położyłem się i ktoś puka. Byłem zmęczony, bo ja wstawałem o 4, no bo to ja musiałem jeszcze przygotować pewne rzeczy. I ktoś puka, w moje drzwi wali. Normalnie przez chwilę zlekceważyłem, bo nauczyłem się lekceważyć, w sensie pukanie co chwilę. Ale dobijał się, więc otworzyłem te drzwi. Tam stał jeden brat, który bodajże już od 15 albo 20 lat służył w kościele. Jego twarz była biała, przerażona. Myślę sobie, o ludzie, coś się stało. On mówi, bracie, co ja mam zrobić? No to ja się też wystraszyłem, pewnie zbladłem nieźle. On mówi, dzisiaj wieczorem, mówi, ja przez tyle lat myślałem, że ja jestem ochrzczony Duchem Świętym. A dzisiaj wieczorem, kiedy Bóg zstąpił, to nagle ze mnie wytrysnęło. Ja nagle zacząłem się modlić, ja zrozumiałem, że to jest prawdziwe, że to jest realne. Mówi, ja 20 lat służę w kościele, co ja mam zrobić? Co ja mogę mu powiedzieć? Mówię, bracie, nic, no módl się dalej, daj mi spać. Nie, oczywiście ubarwiam, ale to było wspaniałe. Ponieważ kiedy przychodzi prawdziwa Boża obecność, to wszystko, co fałszywe, co jest podrobione, co jest byle jakie, musi zniknąć. Widzicie, bez Bożej obecności my możemy grać duchowych. Możemy przyjść do kościoła, możemy wznieść ręce, my możemy zaśpiewać, możemy zatańczyć, zapląsać, możemy zrobić wszystko, wygłosić piękne kazanie. To nie jest sztuka powiedzieć piękne kazanie. Każdy może przygotować kazanie, nie musi szykować. Ściągnie z internetu kazanie cymbali, nikt go nie słyszał, jakiegoś tam kazania sprzed 20 lat, wygłosi i ma świetne kazanie. To nie problem dzisiaj.
Każdy może to zrobić. Ale kiedy przychodzi prawdziwa Boża obecność, to już nie możemy grać. To już nie możemy udawać. I kiedy wstąpiła tam ta prawdziwa Boża obecność, on się przeraził. On mówi, co ja mam zrobić? Przez tyle lat, mówi, myślałem. Mówi, ale dzisiaj zasmakowałem tego, co prawdziwe, co realne. I następnie jego służba się rozwinęła i tak dalej. Pan Bóg wspaniale zadziałał. Ale bracie i siostro, do czego zmierzam? Ja nie mówię, że dzisiaj zrobimy nocną modlitwę. Nie. Nie bójcie się. Próbuję wzbudzić w nas głód. Wiadomo, że dzisiaj musimy się położyć i tak dalej, bo jutro nabożeństwo i podróż. Ja sam chcę się położyć, spać, bo przecież jutro 12 godzin będę jechał. Nie o to mi chodzi. Ale chodzi mi o to, że kiedy mamy możliwość stanąć przed Bogiem, róbmy to szczerze. Nigdy nie czujmy się usatysfakcjonowani. Naprawdę miejmy to pragnienie, by On zadziałał w realny sposób w naszym życiu. Dlaczego dzisiaj Bóg nie miałby odpowiedzieć dla niektórych z nas? Na pewne potrzeby, na pewne prośby, na modlitwy, które może zanosisz już od 10 lat. Może to dzisiaj jest ten moment. Biblia mówi dziś, kiedy głos Jego słyszysz. Wiecie dlaczego? To jest coś, o czym zapominamy, nawet w naszych kręgach zielonoświątkowych. Ponieważ jest połączenie między słowem a wiarą. Kiedy słowo łączy się z wiarą, to w tym momencie następuje cud. Dlatego Biblia mówi, że jest coś szczególnego w obecności Chrystusa pośród nas w Kościele. Jest coś szczególnego, kiedy słowo jest zwiastowane, ponieważ wiara przychodzi przez słowo. Kiedy Bóg kładzie swoje słowo w serce kaznodziei, uzdalnia go do tego i kładzie to przesłanie, to my stajemy się ustami Bożymi dla Niego. I Bóg mówi do nas. I kiedy to słowo pada na glebę naszego serca, które jest pełne wiary, następuje cud. Jeśli przyjmiemy Boże Słowo. To wracamy do tego, co mówiliśmy wczoraj wieczorem. Jeśli mamy oczekiwanie i wiarę w naszym sercu, jeśli to zrobimy, to dzieją się wspaniałe rzeczy.